Adam, przed Wami dwa trudne mecze wyjazdowe, bo już w piątek z Widzewem w Łodzi, w poniedziałek z Górnikiem Zabrze, taki mały maraton. No, zgadza się, ale nam to nie przeszkadza. Zawodnicy, piłkarze lubią grać co trzy dni, także myślę, że damy radę. Po meczu z Podbeskidziem, które zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, gracie z drużyną, która jest przedostatnia. Teoretycznie powinniście być faworytem, ale z kolei Widzew gra u siebie, będzie chciała się na pewno odkuć, zdobyć punkty przed własną publicznością. Będzie to ciężki mecz. No na pewno, no, mecze z drużynami z dołu tabeli nigdy nie są łatwe. Te drużyny zawsze grają o życie na 100%. Zresztą pokazał to mecz z Podbeskidziem, który no, nie układał się tak, jak sobie zaplanowaliśmy przed meczem. Także tutaj spodziewamy się, że na pewno będzie ciężko. Więc będziemy musieli dać 100% możliwości, przede wszystkim zaangażowania i determinacji, żeby myśleć o zwycięstwie. Z reguły z drużynami jest tak, że czują się dużo lepiej, grają dużo lepiej u siebie niż na wyjazdach. Z Wami dotychczas było troszkę inaczej. Na wyjazdach punktowaliście więcej niż u siebie. No, zgadza się, no, rzadko się tak zdarza. Ciężko powiedzieć, z czego to wynika, bo my naprawdę lubimy grać u siebie. Szczególnie kiedy jest pełny stadion i ten doping jest naprawdę fantastyczny. No, można się tylko cieszyć, że na wyjazdach nam idzie. Jesteśmy drużyną, która punktuje na wyjazdach. Trzeba poprawić jakby zdobycze punktowe u siebie, a dalej trzymać to, co się dzieje na wyjazdach. Także liczymy, że pójdziemy za ciosem i przywieziemy jakąś obfitą zdobycz punktową z tych dwóch meczy. No właśnie, to jak myślisz, ile w tym plecaku punktów będzie w poniedziałek wieczorem? Mam nadzieję, że 6, że nie będzie się mógł domknąć. Do tego w takim razie Ci życzę. Dzięki wielkie.